Witajcie kochani, z tej strony Anna Maria Sex Travels. Jak widać, uwielbiam podróże i najważniejsze jest dla mnie czyste powietrze. Popieram Krzysztofa Sitarskiego i jego genialny projekt Polska Wodorowa. Projekt ten przyczyni się do oczyszczenia naszego środowiska, dlatego że wodór wyprodukowany w Polsce jest najczystszym paliwem. Chciałem zaprosić pana posła Krzysztofa Sitarskiego, autora koncepcji Polski Wodorowej, aby o tym aspekcie i generalnie o tematyce konferencji dwa słowa powiedział. Panie pośle, zapraszam. Dziękuję bardzo. Więc tak, z tego miejsca chciałem wszystkim podziękować za wsparcie dla projektu Polska Wodorowa. Dwa lata temu mówiłem o suwerenności energetycznej, także dzięki polskiemu górnictwu węgla kamiennego i węgla koksowego. Nie zmieniłem zdania, mało tego, projekt Polska Wodorowa się zdecydowanie podpisuje, także dzięki wsparciu PGNiG-u, który prowadzi projekt Geometan, odmetanowanie pokładu węgla, pozyskiwanie gazu. Dodatkowo Jastrzębska Spółka Węglowa pozyskuje wodór z gazu koksowniczego. Te wszystkie elementy będą jednym wspólnym elementem na rzecz stabilności i suwerenności energetycznej państwa polskiego. I do tego bym zachęcał, bo ja uważam, że można pokazać Europie, że jesteśmy jako jeden z wiodących producentów wodoru w Europie i w świecie, pokazać nową drogę, nową jakość w najczystszym paliwie, jakim jest wodór. I mam nadzieję, że ten projekt będzie nabierał coraz większego rozpędu. Wchodzę tutaj, troszeczkę utykam, ale to przepraszam bardzo, bo z Jastrzębia Zdroju przez Warszawę do Międzyzdrojów. Taka trasa. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia Krzysztofa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.